Dzień dobry, witaj na moim kanale. Jest mi bardzo miło Cię tu gościć. Praktycznie zawsze chyba zaczynam tak moje filmy, ale to dlatego, że tak właśnie jest. Cieszę się, że to oglądasz. Jest to dla mnie bardzo wyróżniające i chcę, żeby to do Ciebie już teraz trafiło. Chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat monogamii. I tak jakiś czas temu napisałam posta, w którym powiedziałam, że monogamia, prawdziwa monogamia, wynika z naturalnej ekspresji lojalności. Jeżeli monogamia nie wynika z ekspresji lojalności, z wyrazu takiego uznania, przywiązania i wierności, która wynika z tego, że chcemy to robić, to nie jest monogamia. To nie był jedyny post na temat monogamii, jaki pisałam w całej mojej karierze. Natomiast one przyciągają niesamowitą uwagę i bardzo ciekawy odzew, z bardzo szerokim rozdźwiękiem. I tak zaczęło mnie fascynować, skąd się to bierze. Doszłam do wniosku, że najpewniej dlatego, że być może popełniłam ten błąd, że nigdy nie wyjaśniłam do końca jeszcze, w jaki sposób postrzegam monogamię, a tylko podaję przykłady tego, w jaki sposób czuję, że to działa. I tak postanowiłam nagrać na ten temat wideo, żeby rozjaśnić tę kwestię. I tak zacznę od teorii. Monogamia ludzka rozumie się ją dwojako. I teraz w pierwszym podstawowym pojęciu to jest takie małżeństwo raz na życie. To znaczy bierzemy ślub albo wiążemy się i to jest do końca któregoś z żyć. I przeciwieństwem tego jest digamia. To znaczy, że jeżeli ktoś w tym małżeństwie umrze pierwszy, to ta druga osoba bierze ślub po raz drugi z kimś innym. To drugie znaczenie monogamii to jest małżeństwo z jedną osobą na raz. Myślę, że nie trzeba tego wyjaśniać konkretniej, ale to jest związek z jedną osobą w jednym czasie i przeciwieństwem tego jest bigamia lub poligamia. Bigamia to z dwiema osobami, a poligamia z wieloma. I teraz jest następna kwestia, która myślę, że jest bardzo ciekawym aspektem, a też może wnieść trochę więcej do tego, jak rozumiemy monogamię. I tak socjobiolodzy badają monogamię, jeśli chodzi zarówno o ludzi, jak i o zwierzęta. I bada się ją w takich kontekstach czy punktach wspólnych dla osoby i dla osobnika danego gatunku. I najczęściej bada się ptaki i ssaki. I tak na przykład rozróżnia się trzy aspekty monogamii. Zarówno u osób, jak i u osobników. I jest to monogamia społeczna. I monogamia społeczna to jest taka, w której dwoje ludzi albo dwa osobniki wiążą się ze sobą i dotyczy to tego, że dzielą ze sobą swoje aspekty seksualne, jak i dbają jednocześnie o to, żeby zawsze było co jeść, żeby było gdzie spać, żeby było gdzie się schronić, o potomstwo. Więc to jest takie szersze zrozumienie. Myślę, że najbliższe temu, jak najczęściej i najszerzej jest to pojmowane, jest drugi aspekt, czyli monogamia seksualna. I ona dotyczy tego, że dwa osobniki albo dwie osoby są dla siebie wyłączne w kwestii seksualnej, ale na przykład dzielą sobie życie z kimś zupełnie innym lub prowadzą samotny tryb życia. Natomiast socjobiolodzy wyłamują się pod tym względem i proponują raczej termin monoseksualności. Czy to nie ciekawe, ile pojęć powstaje obecnie? Swoją drogą. Trzeci aspekt, to znaczy monogamia genetyczna. I tutaj dwa osobniki albo dwie osoby dzielą ze sobą swoje potomstwo. Mając na uwadze może taki wstęp, to jest tylko krótki wstęp tak naprawdę do rozważań na temat monogamii, bo jest jeszcze masa rzeczy związanych przecież z tradycją, kulturą w wielu różnych zakątkach świata, na różnych etapach rozwoju cywilizacji. Te aspekty są jeszcze brane pod uwagę jeszcze, jeżeli chodzi o religię, o kulturę, o politykę. Ale skupmy się na razie na tych podstawowych, bo myślę, że te najbardziej wpisują się ze swoją nomenklaturą w to, jak na ten moment ta kwestia jest rozumiana przez nas wszystkich. Ja w swoich postach, i teraz już nawiązuję do tego, o czym chciałam mówić, nawiązuję do monogamii jako stylu życia, będąc w relacji z jednym człowiekiem. Dla mnie to jest, powtórzę, styl życia, będąc w relacji z jednym człowiekiem. I ta relacja
jest stricte erotyczna. To znaczy, monogamia, tak jak to pojmuję, tak jak to też tłumaczę i tak jak się tego nauczyłam od moich mentorów, jest tym rodzajem głębokiej więzi, w której dwoje ludzi nie ma przed sobą tajemnic, ale stoją w swojej prawdzie i przede wszystkim są w tej relacji tylko dlatego, że po pierwsze tego chcą, po drugie zobowiązują się do tego i robią to z własnej nieprzymuszonej woli, ale właśnie dlatego, że bardzo tego pragną i otwierają sobie tym samym drzwi do tego, żeby wzrastać ze sobą, żeby ta relacja budowała tych ludzi, a nie ograniczała w jakiś sposób. Bardzo często w moich treściach przejawia się motyw tego, żeby być asertywnym, żeby mówić prawdę, żeby wytyczać wspólną wizję, ponieważ dzięki temu wiadomo, w którą stronę iść jako relacja, do czasu, aż ewentualnie to się wypali. I to jest też okej. Okay. Okay? Ludzie są, jak to Esther Perel żartuje, seryjnie monogamiczni. W kontekście tego, w jaki sposób mówię o emocjach, w kontekście też tego, w jaki sposób my jako ludzie mierzymy się z emocjami, kiedy uczymy się mierzyć z nimi, przechodzić przez to wszystko możliwie jak najlepiej, z godnością, elegancją, gracją i bezbronnością i odwagą, monogamia jest tym stylem bycia w związku, który pomaga nam wzrastać. I uważam, że poza właśnie takim głębokim wejściem w relację, w której nie ma tych barier, o co przecież nam wszystkim chodzi, kiedy się zakochujemy, żeby być blisko tej osoby, żeby niemalże dzielić z nią życie tak bardzo, że zatracamy się w tym, że przynosi nam to radość, że przynosi nam to zmiany, których chcemy, których szukaliśmy. Tylko monogamia właśnie rozkłada to wszystko na ten czas nieokreślony, bo to wszystko, te wszystkie pozytywne aspekty miłości przekładają się tylko na to, jak rozumiemy te romantyczne, a w zasadzie romantyzowane, początki relacji, które są w dużej mierze oparte na pociągu seksualnym, który jest taką mieszanką, umówmy się, taką mieszanką chemiczną, że niektórzy ludzie niemalże się od tego uzależniają. Będąc w relacji, w której nie ma barier, i nie mam tu na myśli tak naprawdę chodzenia z butami w czyjąś przestrzeń, ale o absolutny szacunek. Mam na myśli absolutny szacunek. O przestrzeganie swoich granic, o szanowanie granic drugiej osoby, o badanie, gdzie one są, bo możemy myśleć, że znamy swoje granice. Zapewniam Was, nie znamy. Nie znamy swoich granic do czasu, aż ktoś je naprawdę mocno nadusi. I nie wiemy też, że naduszamy granice innych ludzi do czasu, aż spotka nas z ich strony ostracyzm, gniew, odrzucenie. Nie wiemy, że to robimy. Nie mamy pojęcia. Dlatego dynamika w relacjach jest o tyle ekscytująca, że możemy sprawdzać, kim jesteśmy my i kim są inni ludzie. Możemy doświadczać się poprzez siebie nawzajem. I tak naprawdę często też mówię moim klientom, moim klientkom, że monogamią nie jest to, że druga osoba jest dla nas wyłączna pod względem seksualnym. Tak to się najczęściej czuje. Tak to się najczęściej sprowadza do tego, że ty jesteś dla mnie i ty jesteś moja, albo ty jesteś mój. I seks uprawiamy tylko ze sobą. Jakieś to ograniczające. Bo co w sytuacji, jeżeli jest kryzys, który trwa jakiś czas i na przykład obie ze stron się trochę rozjeżdżają. Ona zaczyna flirtować z kolegą z pracy. On zaczyna oglądać więcej filmów porno i na przykład się zaspokaja. Jeżeli spotykają się w łóżku, no to on dojdzie w 3 sekundy, ona być może będzie miała, być może nie, jakiś orgazm, ale no cóż. I czy to jest monogamia? Według mnie nie do końca. Bo jeżeli brać pod uwagę tę nomenklaturę, którą założyłam na początku, gdzie to jest ekspresja lojalności, to gdzie tak naprawdę w tym wszystkim jest to, że oboje stoją w swojej prawdzie? Gdzie jest ta przestrzeń na to, żeby dogadać się, żeby znaleźć tę wspólną przestrzeń, żeby przede wszystkim spytać się siebie wzajemnie i naprawdę szczerze odpowiedzieć, czy chcemy być ze sobą dalej? Bo to jest najważniejsze pytanie i ono według mnie, i to jest tylko moja opinia, ale według mnie
czy chcemy być ze sobą dalej, to jest kwestia, którą powinno się badać raz na kilka dni. I jeżeli odpowiedź jest tak, okej, to zostawmy te wszystkie nieświadome warunki, jakie sobie narzucamy, typu spełniaj moje potrzeby, tak jak nikt ich wcześniej nie spełniał, bo bardzo bym tego chciała. Albo zaopiekuj się mną, tak jak nikt tego wcześniej nie robił, bo przecież autentycznie o to proszę. To są warunki. Natomiast jeżeli dwoje ludzi chce być ze sobą, zgadza się z tym, to formujcie między sobą zobowiązania. Jeżeli formujemy między sobą zobowiązania, to warunkowanie jest niepotrzebne. Warunkowanie jest takim, będę Cię kochać wtedy, kiedy. I tu pada jakaś akcja, którą masz zrobić. Zaufam Ci wtedy, kiedy. I tu pada jakaś akcja, jaką masz zrobić. Jakieś działanie, które masz dać mi. Ale jeżeli przyjąć zobowiązania, to po pierwsze zobowiązania, wspólne zobowiązania wymagają dyskusji, szczerej dyskusji i opracowania tego, gdzie, jak i co możemy robić, żeby obojgu nam sprawiało to przyjemność, żebyśmy oboje tego chcieli, co możemy robić, jak często, kiedy i w jaki sposób, ażebyśmy czuli się tak, jak chcemy się czuć. Jak chcemy się czuć i jak możemy powielać te rzeczy, które będą sprawiały, że będziemy się tak czuć? I czy zobowiązujemy się do tego? Jeśli tak, to róbmy to. I za deklaracją, tak chcę być z Tobą, tak chcę być z Tobą, idzie zobowiązanie. I to nie jest warunek wówczas. Natomiast trzeba naprawdę dużo odwagi, żeby być w czymś takim. Jako Love and Intimacy Coach i jako osoba będąca w długiej, jak na moje życie, relacji, mogę tylko powiedzieć, że znacznie łatwiej zawsze jest powiedzieć po 2-3 latach, to już nie jest to. Byłeś kiedyś inny. Zakochałam się w tobie, jak byłeś jakiś tam, a teraz jesteś zupełnie inny. Często dzieje się tak, że po jakimś czasie te hormony, które się tak silnie wyrzucają na samej początkowej fazie zakochania, one po prostu no, gdzieś się ucinają. Nasze ciało się adaptuje, nasz umysł się adaptuje, nasze emocje się adaptują do tego drugiego człowieka. I ta zdolność adaptacyjna jest wspaniała, kiedy trzeba przejść przez traumę i ją zintegrować, ale bywa nieprzyjemna, jeśli brać pod uwagę, że jeżeli wygramy dzisiaj $1 000 000, to za rok od tego momentu będziemy się czuli tak samo kichowato jak przed. Ale jeżeli wziąć pod uwagę też, że te zdolności adaptacyjne możemy wykorzystać na swoją korzyść, czyli formować zobowiązania, które, kiedy będziemy je wzajemnie przechodzić i które będą wzbudzały trochę oporu, umówmy się, bo zawsze zobowiązanie wzbudza oporu. I dla przykładu, nie znam osoby, która szłaby na siłownię i skakała ze szczęścia za każdym razem, gdy robi kolejne powtórzenie, dźwigając ciężar i była absolutnie radosna w momencie, kiedy cierpi na pierwsze zakwasy, i w ogóle była przeszczęśliwa w momencie, kiedy decyduje się na pójść na siłownię, kupuje sobie karnet, podczas gdy nigdy wcześniej tego nie robiła. Myślę, że co najwyżej ktoś może być mocno zmotywowany, ale no, nie sądzę, żeby to szło tak gładko. I też mówię ze swoich doświadczeń, bo długo się przekonywałam do tego, żeby zacząć dźwigać ciężary, a dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych form aktywności fizycznej. I strasznie się do tego musiałam przyzwyczajać. I tak samo jak z tym aspektem, tak samo jest z budowaniem dobrej relacji. I na pewno można wyjść z takiego czegoś, co nam nie służy i wejść na tę drogę świadomego nawigowania przez dynamikę związku, w którym jesteśmy. I nie ma nic bardziej wynagradzającego. Jednego jestem naprawdę pewna. To, co stoi na przeszkodzie w budowaniu epickich związków, takich, w których naprawdę chce się być, takich, których chce się doświadczać, o jakich się marzy, stoją nasze własne uprzedzenia, nasze własne przekonania na temat związków, na temat relacji. I dobrze jest je poznać po to, żeby z tą wiedzą postępować inaczej, postępować świadomie. I jakkolwiek ta świadomość łączy się z oporem przed tym działaniem, to zdecydowanie warto. Bo po co powtarzać schematy, jakie dostaliśmy od mamy i taty, dziadków, pradziadków i tak dalej. Po co to powtarzać, jeżeli nie musimy? Mamy szansę, skorzystajmy z tego. I tym akcentem chciałabym zakończyć na dzisiaj.
I dajcie znać, co wy myślicie, jakie jest wasze zdanie na temat monogamii, jakie wasze jest zdanie na temat relacji, jakie one są, czym one są. To są tematy, które na pewno wymagają kolejnych ciągłych redefinicji i sprawdzania. Także jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie. A tymczasem życzę wam jak zwykle przyjemnego, soczystego, dobrego, fantastycznego czasu.